Do 24 lutego będą przyjmowane i wprowadzane do systemu podania rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowych placówkach. W tym celu rodzice powinni złożyć w przedszkolu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014-2015. Przyjmowanie nowych zgłoszeń rozpocznie się 3 marca i potrwa do końca miesiąca. Od tego roku rodzice mogą zgłosić dziecko do placówki także drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej sierac.przedszkola.vnabor.pl. Portal będzie aktywny od 25 lutego. Na stronie będzie można również zapoznać się z ofertami poszczególnych placówek przedszkolnych. I rodzic może spokojnie w domu zalogować się na tym portalu, wypełnić wniosek, wydrukować i podpisany wniosek z załącznikami dostarczyć do placówki przedszkolnej. Natomiast rodzice, którzy nie mają dostępu do komputera, do internetu, czy też choćby do drukarki, mogą zgłosić się do przedszkola, otrzymają druk papierowy, wypełnią i złożą w placówce, a dane do systemu zostaną wprowadzone przez pracowników przedszkola. O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń. W tej chwili zostały dokonane zmiany w ustawie o systemie oświaty niespełna miesiąc temu, więc to wszystko jest takie bardzo świeże. I w tych zmianach zostały uwzględnione dość liczne takie obwarowania, do których muszą zastosować się samorządy. I między innymi podane są właśnie kryteria. Kryteria dla dzieci, które w pierwszej kolejności powinny być przyjęte do placówek przedszkolnych. One niewiele się różnią od tego, co było do tej pory, więc to nie będzie takim dużym zaskoczeniem. Na przykład dziecko niepełnosprawne, na przykład dziecko, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne, albo rodzice są niepełnosprawni, albo dziecko jest z rodziny zastępczej, albo rodzic, który samotnie wychowuje dziecko. Też takie dziecko może mieć większą szansę, czy też większą liczbę punktów do przyjęcia do przedszkola. To są kryteria, które narzuca nam ustawa o systemie oświaty. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola można wybrać dowolną placówkę. Przy tym naborze elektronicznym mamy taką sytuację, że rodzic może zgłosić 3 placówki przedszkolne, ale tu system nam w tym pomoże, w tym wyłonieniu. Czyli rodzic będzie mógł złożyć wniosek w placówce pierwszego wyboru, tak to się określa, czyli w placówce, do której w pierwszej kolejności chciałby, aby dziecko uczestniczyło, ale może wskazać także 2 inne placówki, do których ewentualnie może dziecko uczestniczyć. Wszelkich informacji na temat rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2014-2015 można zasięgać w poszczególnych placówkach, a także na stronie Urzędu Miasta.